Drodzy mieszkańcy gminy Pniewy, zapraszam do obejrzenia podsumowania bieżącej kadencji mojej jako wójta gminy Pniewy. Ta kadencja to szereg inwestycji, to olbrzymie inwestycje w naszych szkołach, to także dbałość o najmłodszych mieszkańców, żłobek samorządowy w Kruszewie, niebawem żłobek w Wilczorudzie. Także aktywnie wspieramy naszych seniorów, dwa kluby seniora właśnie też w Wilczorudzie i klub seniora w Michrowie. Należy dodać, że na terenie naszej gminy bardzo aktywnie działają koła gospodyń wiejskich, które my jako gmina także wspieramy w ich działalności. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy przed szkołą podstawową w Kruszewie, największą szkołą w gminie Pniewy. Inwestycje, które zostały tu zrealizowane, to utworzenie nowego oddziału przedszkolnego, termomodernizacja budynku szkoły połączona z instalacją fotowoltaiczną, wymianą centralnego ogrzewania i całkowitym remontem i odnowieniem szkoły i nowy plac zabaw dla szkoły w Kruszewie. Bardzo dużo zmieniło się po remoncie termomodernizacji. Sale lekcyjne zostały wyremontowane praktycznie w całości. Odzew przeprowadzanych inwestycji na terenie naszej szkoły przez wójta Szymczaka jest bardzo pozytywny. Rodzice bardzo palą funkcjonowanie obecnej placówki. Szkoła się zmieniła nie do poznania. Mamy piękne tereny zielone, mamy bardzo przestrzenne sale lekcyjne. Komfort pracy, tak jak już wspominałam wcześniej, bardzo się poprawił, więc wszystko idzie ku dobremu. Dzięki świetnej współpracy z organem prowadzącym, z panem wójtem gminy Pniewy, Ireneuszem Szymczakiem, udało się w ostatnim czasie przeprowadzić, zrealizować wiele inwestycji. To jest m.in. termomodernizacja budynku domu nauczyciela, to jest wymiana podłóg w głównym budynku szkoły wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania. To jest także montaż monitoringu wizyjnego na całym terenie i we wszystkich częściach wspólnych obiektu naszej publicznej szkoły podstawowej w Jeziorze. Udało się spełnić jedno z marzeń społeczności szkoły w Jeziorze. Powstało nowe, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni sztucznej. Naszym marzeniem jest wybudowanie nowej hali sportowej wraz z salą koncertową. Szkoła podstawowa w Ciechlinie, szereg inwestycji, szereg dobrych zmian w tej placówce. Wyodrębniliśmy nowy oddział przedszkolny, dobre warunki dla dzieci właśnie w wieku przedszkolnym. Rozbudowa, nadbudowa szkoły, przybyło nowe drugie piętro, budynek zyskał nową elewację. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Mamy w planach budowę hali sportowej. Inwestycja przewidziana na ten rok i na rok przyszły z programu Olimpia. Wartość projektu to aż 4 miliony złotych. Szereg, można powiedzieć, historycznych zmian w tej placówce. Wyodrębniliśmy całkiem nowy, przestronny oddział przedszkolny. Nastąpiła termomodernizacja budynku szkoły i budynku domu nauczyciela. Powstała instalacja fotowoltaiczna i jak widzimy, budynek zyskał nową szatę, nową elewację, bardzo piękną, wesołą, przyjazną dzieciom. Powstała nowa hala sportowa, powstał nowy plac zabaw. Wisienką na torcie jest nasza sala gimnastyczna, oddana do użytku we wrześniu poprzedniego roku szkolnego. Ona pracuje wieczorami, popołudniami, ludzie z okolicy wynajmują ją. Wszystko to jest efektem współpracy z Urzędem Gminy, z panem wójtem. Jest to oparte na zrozumieniu, cierpliwości i wielu, wielu rozmowach i dzięki temu mamy takie efekty.
Drodzy mieszkańcy, inwestycje dla Waszych dzieci, dla uczniów naszych szkół, olbrzymie w tej kadencji, dzięki zaufaniu, którym mnie Państwo obdarzyli, miałem możliwość tak wiele zrobić